Kompetentnego Działu Dobrze. Szanowna Pani Dyrektor. Szanowni Państwo, nauczyciele, pracownicy Zespołu Szkół Zdrowia. Szanowni rodzice, drogie dzieci, kochana młodzieży. Wszyscy tak pięknie dziękują za czas wspólnie spędzony. Też chciałem bardzo serdecznie podziękować w imieniu swoich własnych, ale również w imieniu Rady Gminy, Panu Przewodniczącym, na czele za ciężką pracę całego roku wszystkim bez wyjątku, zarówno nauczycielom, pracownikom, rodzicom, uczniom i wszystkim Państwu gratuluję. Gratuluję wspaniałych wyników, nie tylko tych, które były wręczane jako nagrody, jako wyróżnienia, dyplomy, ale wszystkim, ponieważ każdy, jak to Pan Dyrektor wspomniał, dreptał tymi małymi kroczkami od 1 września aż do końca roku szkolnego. Nie wszyscy mają jednakowe wyniki, ale chyba nie wiem, o co chodzi, żeby wszyscy mieli jednakowe. Każdy się napracował bardzo mocno, dlatego dziękuję wszystkim serdecznie. Proszę Państwa, klasa 8, ostatni dzień w tej szkole. Tyle lat wspólnie spędzonych w tym właśnie budynku. Obserwowałem Was od samego początku, jak tylko przekroczyliście próg naszej szkoły. Poczyniliście ogromne postępy, ale przede wszystkim też jesteście wspaniałymi ludźmi i takimi bądźcie w dorosłym życiu. Życzę Wam, abyście każdego dnia spotykali wspaniałych ludzi na nowej drodze życia, w nowej szkole, którą wybierzecie. Wybierajcie zawsze dobrze i starajcie się właśnie każdego dnia czynić postępy tak, by w dorosłym życiu być wartościowymi ludźmi, ale przede wszystkim prawdziwymi Polakami. Bo zobaczcie, w naszej ojczyźnie jest wiele przykładów na to, jak można służyć ojczyźnie, ale jak można ją zdradzać. I pragniemy, abyśmy jako Polacy umieli bronić tego, co jest nasze, polskie, naszych wartości, krzyża, który wisi w każdym urzędzie, jeszcze w każdej szkole. I mam nadzieję, że krzyż, lekcja religii i wartości, którymi żyje każdy Polak od wielu pokoleń, będą dalej trwały. Tego sobie życzmy i do tego razem dążmy. Wszystkim Państwu wspaniałych, udanych, radosnych, bezpiecznych wakacji. Dziękuję jeszcze raz. Cieszę się, że to wszystkiego dobrze. Szanowni Państwo, ostatnie słowo. Przypomnę młodszym i starszym. Człowiek nie ma części zamiennej. W związku z powyższym, mimo że życzymy Wam pięknych, pogodnych wakacji, to przypominam o tym, że zawsze trzeba pamiętać o bezpieczeństwie. Że to jest w życiu najważniejsze. Wychodzicie na ulicę, proszę się rozejrzeć. Lewo, prawo, lewo. Wychodzicie, będzie basen. Też proszę nie udawać czempionów, tylko podchodzić do tego bardzo rozważnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję gościom pięknie za obecność, za przybycie. Wam, rodzicom również najserdeczniejsze podziękowania. Wszystkich zapraszam do spotkania z wychowawcami. Wakacje uważam za rozpoczęte. Dziękuję.